Witam Cię serdecznie na moim drugim kanale, ja nazywam się Matt Olech i chyba mnie dzisiaj głowa boli. Ale czuję, że muszę Tobie o jednej rzeczy powiedzieć, a drugi kanał jest o rzeczach poważnych, więc w sumie tutaj idealnie to pasuje. Czasami zastanawiam się, dlaczego polityka jest tematem tabu. No wyobraźcie sobie, że siedzicie sobie przy stole, na przykład wigilijnym, niedawno albo niedługo wigilia. I sobie rozmawiamy na tematy polityczne. Znaczy najpierw oczywiście pogoda, a potem pan wujek Józek z wujkiem Jankiem wchodzą na temat polityki. No i zaczyna się politykowanie. No i w ostateczności oni się zaczynają albo kłócić, albo skakać sobie do gardeł. W ostateczności, super ostateczności, jeden z nich zostaje martwy. Dlaczego tak się dzieje? Czemu to się dzieje? Czemu to w ten sposób działa? No ja jako młody człowiek zaczynam rozkminiać, o co tak naprawdę wszystkim chodzi. I gdy na przykład ja coś mówię drugiej osobie o polityce, czy w ogóle, to ktoś tak unika tego tematu i mówi, no daj spokój, bo się jeszcze pokłócimy. Ale cholera jasna, jesteśmy młodzi, mamy prawo doszukiwać się. Dlaczego? Dlaczego ktoś powiedział, bo się pokłócimy? Bo dla kogoś mogą to być tematy bardzo ważne. I totalnie będzie bronił swoją pierwszą swoich przekonań, totalnie, Tylko co się wtedy dzieje? Jak bronimy w ten sposób swoich przekonań, to wiecie, co się może dziać. I teraz pytanie zasadnicze. Zobaczcie, obserwuję telewizję, widzę, co się teraz dzieje, co polityka chce z nami zrobić. No, czasami nawet telewizja. Chce nas totalnie podzielić. Podzielić na Polaków A i Polaków B. Jedna telewizja twierdzi, że Polacy B są lepsi, druga telewizja twierdzi, że no nie, Polacy A są B, Polacy B są lepsi. O co tu w tym wszystkim, kurwa, chodzi? Rozkminiam i rozkminiam. Obserwuję, widzę Polskę A i Polskę B. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Dzielimy sobie Polaków na Polaków lepszych i Polaków gorszych. Cholera jasna. Dlaczego? A w jaki sposób jeszcze dzielimy tych Polaków? To jest dosyć istotne. Zobacz taką sytuację, że jest na przykład, wprowadza się projekt 500+, nie? Abstrahując od Twoich przekonań, nie lubisz PiSu, ale stwierdzasz, okej, dobra, twierdzę, że ten program jest okej, warto dać ludziom pieniądze. I co słyszysz w odpowiedzi? To jesteś za PiSem, nie? Cholera jasna, nie, jesteś za programem, nie jesteś za PiSem. I zobaczcie, to co ja zawsze mówię, nakładam ludzi do myślenia. Jeśli coś mi się podoba, to mówię o tym, że mi się podoba. Jeśli coś mi się nie podoba, to mówię o tym, że mi się nie podoba. Ale nigdy nie kategoryzuję ludzi, że jeśli ktoś mówi, że 500+ dla niego jest dobre, to nie mówię, że jest zapisem, bo wychodzę z założenia, że wszyscy jesteśmy inteligentni mniej więcej na równym poziomie. I zobaczcie, mamy prawo czegoś nie wiedzieć, mamy prawo się z czymś nie zgadzać, absolutnie, ale nie kategoryzujmy w ten sposób ludzi. Głosujmy, okej, głosujmy na ludzi, których znamy, głosujmy na naszych znajomych, głosujmy na kogoś, komu możemy zaufać, ale nie głosujmy na partię polityczną. I to, co się dzieje, to taka polaryzacja chyba to się nazywa, społeczeństwa na Polskę A i Polskę B, mnie osobiście totalnie wkurwia. Nie wiem dlaczego, ale mnie to denerwuje. Mi to sprawia tak, no nie do końca dobrze, nie chciałbym, żebyśmy się w ten sposób podzielili, jak ten, przez pączkowanie. Nie możemy się tak dzielić. Ale zobaczcie, gdybyśmy my jako ludzie, mieli tylko i wyłącznie do siebie szacunek, co by się stało na świecie? To byłoby pięknie, nie? Politycy w telewizji rozmawialiby w miarę sposób merytoryczny. Byłoby super tego słuchać. No ale to się nie sprzedaje. O Jezus Maria. Wiecie co? Mamy prawo się z czymś absolutnie, totalnie nie zgadzać. To jest normalne, że się z czymś nie zgadzamy. Ale szanujmy innych. Po prostu szanujmy. Nie dzielmy ludzi na kategorię A i kategorię B. I miejmy do siebie szacunek. I pamiętajmy, żeby nie dzielić ludzi. Ja dziękuję serdecznie za uwagę, tu się wyświetla ostatni odcinek. Pamiętaj jeszcze jedna rzecz, bardzo ważna na tym kanale. Kliknij dzwonek przy subskrypcji. Jak sobie wejdziesz w subskrypcję, to kliknij dzwonek, żeby otrzymywać powiadomienia o nowym filmie. Mam nadzieję, że do czegoś Cię zainspirowałem i czegoś Cię w tym momencie nauczyłem, bo to dla mnie jest najważniejsze. Trzymaj się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.